Ile Łukaszenka zarabia na migrantach? Padły kwoty. Stanisław Żaryn. Reżim Łukaszenki czerpie zyski z migrantów. Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, szlak migracyjny zapewnił dziesiątki milionów dolarów wpływów, które trafiły do białoruskich instytucji państwowych. Podkreślił ponadto, że dane, którymi dysponuje polskie państwo, wskazują, że wielkie zyski finansowe z procederu migracyjnego trafiają do tych podmiotów, które w ostatnich latach zostały ukarane na poziomie europejskim za działania agresywne reżimu białoruskiego. Cały szlak migracyjny zapewnił do tej pory wpływy, które należy szacować na dziesiątki milionów dolarów, poinformował Stanisław Żaryn. Instytucje czerpią zyski z migrantów. Żaryn przypomniał, że migranci za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy płacą, w zależności od trasy, od 2 do 14 tysięcy dolarów za osobę. Te wpływy są wpływami, które należy traktować jako wpływy dla reżimu Aleksandra Łukaszenki, powiedział. Dodał, że służby na podstawie zebranych danych są w stanie wskazać kilka instytucji, które czerpią zyski ze szlaku nielegalnej migracji. Wymienił tu m.in. lotnisko w Mińsku oraz białoruskie linie lotnicze Belavia. Pamiętajmy, że na te linie zostały nałożone sankcje unijne, jest zakaz lotów tych linii na teren Unii Europejskiej. Niedawno w polskich mediach pojawiały się informacje o tym, że w związku z tą decyzją linie lotnicze Belavia są na skraju bankructwa, poszukują nowych sposobów na polepszenie swojej sytuacji finansowej, mówił Stanisław Żaryn. Podkreślił, że szlak migracyjny stworzony przez Białoruś zapewnia m.in. Belavii ogromne zyski z nielegalnej migracji. Te pieniądze trafiają również bezpośrednio do administracji prezydenta Białorusi, powiedział. Dodał, że administracja prezydencka nadzoruje m.in. Biuro Podróży Centr Kurort, które bierze udział formalnie w inicjowaniu szlaku migracyjnego. Centr Kurort jest firmą, która wystawia zaproszenia dla migrantów, które są konieczne, żeby zainicjować szlak migracyjny i przelot na Białoruś, powiedział. Dziesiątki milionów dolarów. Żaryn poinformował, że następnymi instytucjami, które czerpią zyski z procederu migracyjnego są struktury siłowe, w tym Komitet Pograniczników Białoruskich, który bierze bezpośredni udział w transportowaniu migrantów na teren przygraniczny. Drugą instytucją, również o charakterze siłowym, jest białoruskie KGB. To również jest ta instytucja, która czerpie zyski z procederu migracyjnego, zaznaczył Żaryn. Podkreślił ponadto, że dane, którymi dysponuje polskie państwo, wskazują, że wielkie zyski finansowe z procederu migracyjnego trafiają do tych podmiotów, które w ostatnich latach zostały ukarane na poziomie europejskim za działania agresywne reżimu białoruskiego, ale również trafiają do instytucji, które biorą bezpośredni udział w zachowaniach agresywnych przeciwko Polsce i Polakom. Żaryn poinformował, że cały szlak migracyjny zapewnił do tej pory wpływy, które należy szacować na dziesiątki milionów dolarów. Te pieniądze trafiły do różnych podmiotów, które biorą udział w tym szlaku migracyjnym, ale przeważająca część trafiła do instytucji państwowych białoruskich, bowiem to te instytucje kontrolują i organizują cały przemyt ludzi, powiedział. Według danych Straży Granicznej tylko w czwartek doszło do 682 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 8 Irakijczyków, którzy ją przekroczyli, pozostałym próbom zapobiegli. Ponadto SG zatrzymała 11 osób za pomocnictwo w tym procederze, w tym obywateli Iraku, Niemiec, Ukrainy, Gruzji, Białorusi oraz Polski. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 19,5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 7 tysięcy prób miało miejsce w październiku.